Po odpadnięciu z europejskich pucharów Lech Poznań w piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy melduje się we Wrocławiu na meczu ze Śląskiem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał. Piłkarze Jacka Magiery przed tym spotkaniem okupowali ostatnie miejsce w tabeli, ale kolejorze się nie przestraszyli. Doskonałe podanie Erika Exposito, Matias Nauel jest w polu bramkowym, ale nie udało mu się pokonać Bartosza Mrozka. Wściekły Patryk Olsen, że nie dostał piłki od Nauela, a Jacek Magiera z bezradnością przygląda się całej tej sytuacji. Było groźnie, ale 0-0. Lech długo się rozkręcał, wreszcie Adriel Balua uderza z pola karnego. Rafał Leszczyński dobrze spisuje się w bramce i odbija piłkę na rzut rożny. Jesteśmy po drugiej stronie boiska, z lewej strony Patryk Janasik, dośrodkowanie w pole karne i Erik Exposito trafia do siatki. Prowadzenie Śląska Wrocław, trzeci gol Hiszpana w tym sezonie, ale pierwszy zdobyty z gry. Śląsk do przerwy prowadzi z Lechem, ale zaraz po przerwie głupie zachowanie w polu karnym Mateusza Żukowskiego. Ten faul wypatrzył oczywiście Szymon Marciniak i rzut karny na gola zamienia Christopher Welde. Pewnie wykonana jedenastka, Leszczyński zmylony. Mamy remis 1-1. Rzut rożny i już 2-1 dla Śląska Wrocław. Po raz drugi w tym meczu trafia do siatki Erik Exposito, po raz drugi głową. Tym razem korzysta z dośrodkowania z rzutu rożnego od Denisa Jastrzębskiego. Fenomenalny mecz Erika Exposito. 2 gole Hiszpana i prowadzenie Śląska 2-1. Exposito no niemal w pojedynkę radzi sobie z Lechem Poznań. Trener John van den Brom zamyślony, zmartwiony. Lech gra w tym meczu coraz gorzej, a Exposito, no proszę tylko popatrzeć, radzi sobie z obrońcami Lecha i wykłada piłkę do Patryka Szwedzika. Szwedzik strzela swojego pierwszego gola w Ekstraklasie, a Erik Exposito jest bohaterem tego meczu. Kończy to spotkanie z 2 bramkami na koncie i dodatkowo jeszcze asystą. Śląsk wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie i opuszcza ostatnie miejsce w tabeli. Lech po raz pierwszy przegrywa, a wszystko to obserwowało ponad 20 tysięcy kibiców na stadionie Śląska Wrocław. Śląsk lepszy od Lecha. Wynik 3-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.